gotowa, przebrana w sukience, którą będę miała na show. Będzie to takie show z ogniami. Dlaczego? Dlatego nasze outfity będą na czarno. I była ostatnio taka sytuacja, że zaczepiliśmy się po prostu o frędzle i o guziki partnera, więc dzisiaj przetrenujemy odpowiedni dystans, żeby już takich sytuacji nie było na scenie. Więc ja jestem już gotowa. Jestem gotowa, tak? Nareszcie. No właśnie. Dam ci chwilę potańczyć, a potem powiem, które ruchy musimy dopracować. Okej, więc najpierw chwilę rozgrzewki i za chwilę zaczniemy nasz układ. Patrz na mnie. Słuchajcie, ja chyba się urodziłam w złym kraju, albo moja krew gdzieś została przeszczepiona. Ja zawsze lubiłam muzykę latynoską, nie wiem skąd, nie wiem jak, ale mi to po prostu wychodzi. Cha, 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 tu, tri, cha, 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 tu, tri, cha, cha, cha. Taniec po prostu pozwala ci się przenieść w ogóle w czasie, zapomnieć o wszystkim, czuć po prostu w rytm drugiego człowieka, w jego temperament, w tempo, spalanie tkanki tłuszczowej na dobry humor. Ten jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Anieska. Jak robisz krok w tył, nie zapominaj o napięciu i wykręcaniu przedniej stopy. W ten sposób. Dobrze, okej. Okay. Spróbuj jeszcze raz. 2, 3, 4 and 1. 2, 3, 4 and 1. Jest better. 2. Aga jest bardzo dobrą tancerką, wspaniałą artystką. Gdy mamy nową choreografię, bardzo szybko się uczy. Jest również bardzo pewna siebie podczas występów. Na scenie tworzy unikatową atmosferę. Przepraszam. Bardzo dobrze. W tym hotelu występy odbywają się w każdą środę i sobotę. Trenujemy prawie codziennie, ponieważ musimy stworzyć kilka różnych choreografii na każdy występ. Show trwa około 2 godzin, oczywiście z przerwą. Nasz jeden znajomy, który jest wokalistą, występuje jakby na pierwszym planie i śpiewa piosenki tutaj. A my tańczymy jakby z tyłu, robiąc takie tło choreograficzne na scenie. Czyli cza, 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 spot. Myślę, że jesteś gotowa na występ w następną sobotę. Rządzisz na parkiecie.